Pewna para, która leciała z Alicante w Hiszpanii do Monachium w Niemczech, zostanie zapamiętana w tamtejszych liniach lotniczych na wieki. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Była tam ogromna radość, westchnienia, uniesienia. Jak stało się to, że to wybuchło? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu, w którym to staram się wam pokazać rzeczy, w które naprawdę trudno uwierzyć, a na pewno nie mogłem uwierzyć ja. Nazywam się Rudy i serdecznie zapraszam na mini podsumowanko tego tygodnia. Zaczniemy od rzeczy, która wydarzyła się jakiś czas temu, a jest, można by powiedzieć, najbardziej sylwestrowa, jaką tylko sobie można wymarzyć. I konkretnie chodzi o strzał naszego głównego komendanta policji, ponieważ pan komendant miał dostać sprzęt do strzelania, jeżeli tak to dobrze ujmę, który miał być atrapą, a konkretnie powiedziano mu, że dostał atrapę. Suma summarum, remont dwóch pięter i wielki wybuch na komendzie udowodnił, że to atrapa nie była. Jak się pewnie domyślacie, trwa sprawa w sądzie, której to zadaniem będzie ustalenie, jak stało się to, że to wybuchło, a konkretnie co doprowadziło do momentu naciśnięcia spustu, ponieważ według najnowszych wieści biegły stwierdził, że granatnik był sprawny i odbezpieczony i nabity prawdziwym nabojem, a do wystrzału doszło dlatego, że ktoś złapał i po prostu zwyczajnie nacisnął spust. Główny komendant jest ofiarą według tego, co opowiada. Niektórzy mówią, że nie jest ofiarą. Finalnie problem jest taki, że ktoś dał komendantowi głośnik, on chyba mówił, że głośnik, atrapę, która nie była atrapą. Co ciekawe, te wszystkie ustalenia, które mają teraz miejsce w sądzie, dzieją się. Są zeznania, są biegli, którzy stwierdzają, że broń była taka albo broń była taka, zniszczenia były takie, jak do tego doszło. Cały czas jednak bawi mnie fakt, że ktoś miał taką silną potrzebę sprawdzenia, czy atrapa gra, bo podobno był to głośnik, więc chętnie można było ją wziąć i nacisnąć spust. To jest trochę zabawne i prawdopodobnie jeszcze przez kilkanaście lat nie dowiemy się prawdy, zanim te wszystkie ustalenia, zeznania, kartki i jakieś obliczenia dojdą do skutku. My będziemy mogli się dowiadywać coraz ciekawszych rzeczy. Zanim to wszystko się zbierze i zanim to wszystko ujrzy światło dzienne, my wszyscy będziemy z utęsknieniem czekać na koniec tej sprawy. Jak on będzie wyglądał, wydaje mi się, że nigdy nie dowiemy się prawdy. Jedno jest pewne, nie do końca jestem w stanie stwierdzić, kiedy będzie planowana następna część Akademii Policyjnej, ale jeżeli miałbym być szczery, mam już kandydatów do roli głównej. That's terrific, really. Nowoczesność w domu i zagrodzie, można by tak nazwać program testowy naszego wspaniałego kraju, który to ma w plan wprowadzić roboty do pracy. To nie jest żart, chociażby mogłoby się tak wydawać. Otóż w Krotoszynie rusza program testowy Poczty Polskiej, w którym to w okienkach nie będą sprzedawały bardzo miłe i sympatyczne panie, które serdecznie pozdrawiam, tylko w okienkach mają pracować roboty. Program testowy, który jest finansowany przez pieniądze z Unii Europejskiej, ma trwać miesiąc. I przez ten miesiąc roboty będą obsługiwały klientów, wydawały pocztę, no i pewnie też patrzyły w awizy, bo wiecie, jak to jest na poczcie. Złośliwi śmieją się z całego projektu, złośliwi mają też wredne pytania, ale ja trzymam kciuki, żeby ten pilotażowy program doprowadził do tego, żeby to wszystko szło sprawniej, bo przecież o to chodzi. Fajnie, że roboty będą potrafiły sprzedawać znaczki, fajnie, że te roboty będą potrafiły wysyłać listy. Rodzi się pytanie, bo każdy z nas, kto był na poczcie, to wie, czy taki robot skonsultuje kupno torby, przepisów siostry Manueli, czy też może kupna torebki. Czy to się uda? To wyjdzie praniu. Pozdrawiam Krotoszyn. Jeżeli zaś chodzi o roboty, które mają w sobie wszczepioną sztuczną inteligencję, smutna wiadomość przypłynęła do nas z Korei Południowej. Tam doszło do śmierci jednego z robotów. To nie jest żart i choć niektórzy się uśmiechają, ja w sumie też, bo mowa o śmierci to trochę dużo, jeśli chodzi o robota. Był to robot biurowy, który pracował według jego szefów bardzo sumiennie, ale miał jakieś takie ostatnio nieudane sytuacje. Podobno kręcił się w kółko, podobno nie do końca wiedział, gdzie jedzie, a finalnie skończył tak, że dojechał do schodów, spadł z tych schodów i wyłączył się na koniec, co niektórzy kwitują jak jako samobójstwo. Szczerze mówiąc, no boleję nad jego losem, u mnie też parę sprzętów umarło i nigdy nie robiłem im pogrzebu. Pilot ostatnio mnie pożegnał i też nie robiłem mu pogrzebu, ale faktycznie
No jakaś to strata jest. Rodzi się pytanie, czy ten robot na pewno chciał sam się zwalić ze schodów, czy też nie. Pewnie trzeba będzie powołać jakąś komisję śledczą, żeby to ustalili, ale pewnie i tak nie dowiemy się niczego. Chociaż to przypomina mi jedną sytuację, zresztą w ostatnim tygodniu chyba wszyscy mówili o wielkiej burzy, wielkim tornadzie, które miała miejsce w Gdańsku. Tam wielki dźwig portowy zjechał z szyn i wpadł do wody. Więc jeżeli założymy, że robot w Korei Południowej wybrał to, żeby spaść ze schodów, to ja mogę śmiało stwierdzić, że dźwig portowy w Gdańsku po prostu nie miał jak inaczej skomentować gry polskiej reprezentacji. I wielki przeskok z robotów do kebaba. Nie wiem, jak to połączyć, więc po prostu wróćmy do tego, co dobre, czyli do jedzenia. Nie wiem, czy wiecie, ale kebab po wielkim badaniu okazał się najbardziej popularnym jedzeniem w Polsce. Co więcej, większość Polaków częściej wybiera kebaby niż pizzę, a nawet niż kuchnię rodzimą. Według statystyk nawet 5 milionów osób dziennie spożywa kebaby. 5 milionów osób dziennie. Tego to nawet ja się nie spodziewałem, to po pierwsze. A po drugie, według tych statystyk, które się pojawiły się również badania jakości tych kebabów. I co można z tych badań wysnuć? Głównie to, że Książulo będzie miał naprawdę sporo roboty, bo po badaniu jakości jedzenia w tych budkach kebabowych, a konkretnie, to jest piękna nazwa, mi się bardzo podoba, w punktach gastronomicznych, wyszło na to, że w 80% było coś źle. I to nie tak, że w co 17 czy co 154, 80% miało coś nie tak. Co było nie tak? Po pierwsze, w większości z nich, czyli tam jakieś 75%, to skład nie zgadzał się z tym, co było w środku. Ale nie tak, że mięso było walone, bo procent był mniejszy, ale po pierwsze, że pojawiały się w składnikach tych dań, które zamawiacie, czyli w kebabach, pozycje, których po prostu w środku nie było. Czyli krótko mówiąc, oszukano was na pomidora, na sos, na surówkę albo na coś innego. Bo tak naprawdę oni obiecują, że tam będzie w środku naprawdę full wypas, w ogóle wyposażenie maxi hard i nic się z tego później nie dowozi. Po drugie, mięso było nie takie jak deklarowane. To znaczy, jeśli to miała być baranina, to bardzo rzadko była baranina. Jeśli miała być to baranina i wołowina, to rzadko było jedno i drugie. Najczęściej jednak był to po prostu zwyczajnie kurczak. I na koniec to, co najbardziej zadziwiające, to że w wielu mięsach, a konkretnie w tych kulach takich, co się kręcą, co się to mięsem nazywa i goli taką golarką do owiec, wykazano obecność soi. Tym, którzy nie wiedzą, tłumaczę. To wegetarianie jedzą najwięcej soi, bo soja jest alternatywą dla mięsa, więc jeżeli jecie takie udawane mięso, to najczęściej po prostu bywa to soja. Co daje to, że wykryto soję w tych kebabach? Nie to, że one są wegetariańskie, chociaż jeżeli ktoś zjadł kiedyś zmęczony czy jakiś, to może powiedzieć, że nie jadł mięsa, ale to, że po prostu jest to zwykły szwindel, ponieważ zamiast drogiej baraniny dopycha się soją i dzięki temu zwyczajnie jest to udawane mięso, a smakuje tak samo. Krótko mówiąc, patrząc na te wyniki, procenty i wnioski i całą resztę, nie możecie być pewni tego, że dostaniecie, co zamówiliście. Dużo bardziej możecie być pewni, że dostaniecie rozwolnienie. Ten tydzień również, powiedziałbym, spokojnie można nazwać dniem mamy. W internecie pewna mama pochwaliła się na jednej z grup, jak radzić sobie z dziećmi, patentem, który wymyśliła i który działa znakomicie na jej dziecko. I już tytułem wstępu mówię, że ta pani zasługuje na ogromny medal, nagrodę wszystkiego, co najpiękniejsze i najważniejsze. Bo każdy z was, kto jest rodzicem, a większość z was jest po prostu dziećmi, bo wszyscy w zasadzie jesteśmy dziećmi, wszystkie dzieci nasze są, wiadomo. Większość ludzi, którzy mają dzieci, miewa problemy z wychowaniem dzieci, więc każdy rodzic wymyśla patenty, które działają na to dziecko. To tak jak leki z chorobami, trzeba wymyślić odpowiedni patent, żeby działało. Później rodzice starają się wymieniać tymi patentami, ale nie oszukujmy się, nie zawsze to działa. Jeżeli chodzi o mamę roku, serdecznie panią pozdrawiam. Absolutny sztos. Mama opisała tę historię w internecie, chwaląc się tym, że działa, i ja się wcale jej nie dziwię, bo to był po prostu sposób nazwany metodą na Roberta Lewandowskiego. I zapewniam, że nie było to żadne oszustwo.
No może trochę. Chodzi o to, że synek tej pani w ogóle nie chciał robić rzeczy, o które go prosiła. Tu nie chciał wiązać butów, tu nie chciał wyjść, tu nie chciał czegoś zrobić. Co wymyśliła ta pani? Ze względu na to, że chłopiec był ogromnym fanem piłki nożnej, wymyśliła, że dzwoni do Roberta Lewandowskiego za każdym razem. Kiedy nie chciał wyjść, podnosiła słuchawkę i mówiła: halo panie Robercie, mój syn nie chce tego robić. Później mówiła sławetne: dobrze, przekażę. I pewnie jesteście ciekawi, co mówił Robert Lewandowski. Robert jest niesamowitym dyplomatą. Robert prosił, by przekazać bardzo ważną informację. Mianowicie po pierwsze, że gdy był w wieku tego chłopca, to uważnie słuchał mamy i wykonywał wszystkie jej polecenia i to mu zawsze pomagało. I za każdym razem Robert mówi: kiedy ja byłem w twoim wieku, to to robiłem. Więc mama usłużnie dzwoniła i przekazywała w imieniu Roberta. Czy działało? Działało. Czy to dobry patent? Dobry. Czy można oszukiwać ludzi? No jak trzeba. Teraz czas na wysoki lot. I to Polaków. Pewna para, która leciała z Alicante w Hiszpanii do Monachium w Niemczech, zostanie zapamiętana w tamtejszych liniach lotniczych na wieki. Ale nie przysłużyła się bardzo temu narodowi, to znaczy nikt nie pomógł pilotowi, nie byli uprzejmi, jakoś super, podobno nawet wyzywali obsługę, ale o tym za moment. Nie tak, że zrobili coś super dobrego. Zostaną zapamiętani, w czasach free fightów to najważniejsze, z tego, co odwalili na pokładzie samolotu. Wszyscy wiemy, że bywają momenty, w których stewardessy muszą pacyfikować palących papierosy czy będących pod wpływem mocniejszej herbatki, ale to przechodzi ludzkie pojęcie. Otóż para lecąca z pięknej Hiszpanii do niesamowitych Niemiec... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Tu jest napisane wszędzie... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Otóż państwo... bardzo się kochali, tak dosłownie, w tym samolocie. Wyobrażacie to sobie? Siedzenie, siedzenie, siedzenie. Człowiek, człowiek, siedzenie. Siedzenie, siedzenie, siedzenie. Oczywiście mogę sprostować, bo to przeczytałem. Nie chodziło tam o konkretną czynność, w której jeden człowiek jest w drugim człowieku, tylko o tak zwane pieszczoty. Jednak była tam ogromna radość, westchnienia, uniesienia i kiedy wszyscy lecieli sobie z wakacji, czytali książki, rozwiązali krzyżówki, nasza ukochana para Polaków, on chyba 44, ona 4 lata, uznali, że to jest najważniejszy moment na to, żeby tu i teraz, raz się żyje, jutra nie ma w ogóle, uderzyć i w samolocie uprawiać miłość. Super pomysł. Oczywiście super, to jest ogromny sarkazm, bo skończyło się tym, że kiedy wylądowali, przyjechała służba graniczna, ich po prostu zawinęła, kary będą ogromne, konsekwencje jeszcze gorsze. I to smutny fakt, że nie potrafimy żyć w jednej przestrzeni, bo z jednej strony mogło tam lecieć małe dziecko, ktoś, kto na przykład sobie nie życzy, to już nie powiem, ale nasi musieli, bo wiecie, była siła. I to jest trochę smutne. Wesołe jest to, że można to skwitować powiedzeniem: miłość nie zna granic. Już nie wspomnę o tym, że też nieśmieszny byłby żart, że ktoś tu kogoś przeleciał. Po wielkiej miłości czas na sekcję przestępczą, bo faktycznie będzie o przestępcach. Ale już złapanych, nie martwcie się. Policjanci z Pragi Południe, to dzielnica Warszawy, zatrzymali 4-5 złodziei. W bardzo prosty sposób. Mianowicie poszli do nich do domu. Krótka historia jest taka, że ci panowie w piątkę obrabowali budowę jednego domu. Pozawijali tam różne rzeczy, od drogich po tanie, i pojechali do domu. Więc policja przyjechała pod wskazany adres zameldowania pierwszego podejrzanego i złapała wszystkich po kolei. A konkretnie pierwszego, który, uwaga, leżał pod stertą ubrań. Drugiego, uwaga, który schował się w szafie na samym dole, tak żeby go nie było widać. Trzeciego, który siedział zamknięty w pokoju i udawał, że go nie ma. Oni pukali do pokoju, mówili: ktoś tam jest, i on tak siedział. Więc jak weszli, to on tam dalej siedział, więc go zawinęli, a pozostali siedzieli po prostu w salonie i grali w karty. 5 osób za jednym strzałem, puch, 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 puch. Jaki z tego wniosek? Nie dość, że nie umieją być złodziejami, to nie umieją się bawić w chowanego. Ale już niestety nie będą mieli chyba za bardzo okazji. A teraz hit sprzedażowy. W sensie nie, że ja, ale to, co wymyślono. Otóż pewna duńska firma, którą znacie, chyba jest duńska, ta, co produkuje takie klocki, najbardziej popularna firma od klocków, wymyśliła coś super. Oni są w ogóle bardzo ekologiczni, mają dużo różnych patentów na klocki. Teraz będą produkować klocki
z pyłu kosmicznego. To nie żart, w ogóle istnieje taki pył księżycowy i to podobno z niego mają powstawać budowle właśnie na Księżycu. To ma być tanie i ma powstawać z pyłu, więc tamte konstrukcje, które mają powstać, kiedy w ogóle zaczniemy coś budować na Księżycu, mają być właśnie z tego materiału. Ale firma od klocków postanowiła robić klocki z tego pyłu już dziś. Wymyślono, że przy współpracy dwóch wielkich firm po prostu będą powstawały, oczywiście tu geniusz wymyślił nazwę, kosmiczne klocki. Po kosmicznym meczu to już zero zaskoczenia, ale faktycznie brzmi to nieźle, no i to może być dobry patent. Czy ekologiczny? Bardzo, bo w kosmosie jest dużo rzeczy, które można przywieźć i już. Z jednej strony to jest bardzo dobry patent, no bo będzie to kosmiczny klocek, ale nie oszukujmy się, jeżeli coś ma kosmiczne w nazwie, to zazwyczaj kończy się kosmiczną ceną. A teraz sytuacja, w której ewidentnie miarka się przelała. Chodzi o hiszpańską Marbellę, w której to mieszkańcy po prostu zwyczajnie mieli już dość prozaicznej rzeczy, czyli sikania do morza. Podobno turyści przyjeżdżali, mieli za daleko do toalet, więc jak wiadomo, do morza i cyk. Oczywiście sikanie to pół biedy, gorzej jakby się sytuacja z Płockiem zrobiła. Wiecie, co się stało w basenie w Płocku. Incydent, nieważne. W Marbei mieszkańcy mówią nie. Podobno przepis, który mówił o tym, że nie wolno, istniał przez lata, ale tym razem ktoś się absolutnie wściekł i postanowiono zmienić reguły gry. Według nowych reguł gry, jeżeli ktoś z was zostanie przyciśnięty nad morzem i postanowi załatwić się w morzu, to może zapłacić nawet 750 euro. Licząc krótko, no to prawie 3 koła chyba z tego co liczę. Liczmy na to, że 3 koła. Naprawdę. Czy to odstraszy ludzi? Nie wiem. Czy to dobry pomysł? Zdecydowanie tak, bo jak mam pomyśleć o tym, że 60 osób na tej plaży już było, a ja później będę się kąpał i mówił, Boże, jaka ciepła woda dzisiaj, to jest to nieco obrzydliwe. No ale walka z tym też powinna zacząć się od łapania, bo jak później złapać osobę, udowodnić, że to ona jakby to zrobiła, w sensie będą brać próbki czy co. No jeżeli nie złapiesz za rękę na gorącym uczynku, to myślę, że ciężko będzie udowodnić, kto to zrobił i dlaczego to on powinien dostać mandat. I 750 euro, czyli powiedzmy te 3000 zł, to naprawdę sroga kasa. I jeżeli na chwilę byśmy przenieśli się do naszego wspaniałego kraju, w którym to jest masa przepięknych kurortów, zastanówmy się. Ja nie mówię, że jestem za, chociaż trochę jestem za. Jeżeli wprowadzilibyśmy mandat 3000 zł za sikanie do morza, to zaklejenie dziury budżetowej tego państwa zajęłoby całe wakacje. We wrześniu bylibyśmy najbogatszym państwem świata. I tego nam życzę na dziś. Co złego, to nie ja, Rudy. Pozdrawiam, elo. Mamy to!